Juniorek. Nasza drużyna zaczęła turniej zwycięstwem i go zakończyła, i bilans zawodów dla nas pod tym względem jest dodatni. No bardzo się cieszymy, że wygrałyśmy z Japonią, chociaż wiadomo, z problemami znów zawodziła skuteczność i taka trochę koncentracja, ale myślę, że ogólnie dziewczyny mogły się dużo nauczyć, mogły dużo podpatrzeć, to jest ogromne doświadczenie i na pewno w przyszłości to zaprocentuje. A trudno było zmobilizować do tego ostatniego meczu podopieczne? Nie, nie trudno, natomiast trudniej było utrzymać koncentrację, tak, zespołu, i stąd wynikały te poszczególne błędy. Natomiast o mobilizację w tym zespole naprawdę dziewczyny wypadają bardzo dobrze. Dzisiaj w składzie nie było Aleksandry Olek. Czy to coś poważniejszego? Jakaś kontuzja? Nie. Ola nie grała ze względu na przeciążony mięsień podkolanowy. Tam się wdał jakiś stan zapalny i po prostu nie chcieliśmy ryzykować jej zdrowia. A jak bogate doświadczenie jest naszego zespołu po tym turnieju? No rozegraliśmy teraz 7 mecz, tak? 7 meczy z przeciwnikami wysokiej klasy i też zespołami takimi bardziej egzotycznymi, więc wydaje mi się, że jest z czego czerpać na przyszłość. Czy pani zdaniem 13 miejsce Polski w tym turnieju oddaje dobrze poziom naszego zespołu? Wie pan co, myślałam szczerze, że będziemy grać ciut wyżej, ale tam w tym rankingu przeliczeniu i spadku Rumunii na dół, tak, a weszła tam Szwecja do góry, to nas zrzuciło o to miejsce 13. I jak jeszcze właśnie zapytam, to doświadczenie zdobyte będzie spożytkowane przed następnym równie ważnym turniejem? Dopiero jeszcze jest za szybko, żeby przejść do analiz i wniosków, natomiast będzie to czas po mistrzostwach na pewno i korekta części planów treningowych to pewnie nastąpi. Pani trener, jak się zdarzyłyście na tym turnieju z silniejszymi reprezentacjami, jak pani popatrzy na naszą kadrę, to z czego wynika przede wszystkim ta różnica, która potem odzwierciedla się w tym, że zakończymy mecz z Danią na minus 10? Z czego nam, naszym dziewczętom, brakuje w porównaniu? Techniki. Jedno słowo, techniki. A czy pani zadowolona z jakości gry drużyny w tym turnieju? Bo były bardzo dobre momenty. Mecz z Niemkami, 20 minut z Dąkami, czyli ten zespół ma potencjał, tylko pewnie dużo pracy jeszcze. Ja już powiedziałam wcześniej, że zespół jest z dużym potencjałem. Są to dziewczyny bardzo waleczne. Natomiast jeszcze czeka przed nimi dużo pracy, chociażby współpraca trójkowa. I te elementy techniki, gdzie pozwolą po zdobyciu pozycji rzucić bramkę. Czy obrona to była takim głównym atutem pani zespołu na tym turnieju? Wydaje mi się, że obrona dobrze funkcjonowała, choć czasem trzeba było wprowadzić drobne korekty, ale tutaj dziewczyny sprostały zadanie. A zaskoczyły was dzisiaj Japonki, że nie zagrały 3-3, 3-2-1, tylko takie wysuwane 6-0 jednak. Trochę europejsko zagrały dzisiaj, prawda? Tak, zgadza się, natomiast przy tym 6-0 wychodzonym to też mieliśmy trochę kłopotów, bo z racji tego, że wcześniej skuteczność to po niektórych zawodniczek wyniosła na poziomie 20%, po prostu bały się rzucać.